Wizyta Trumpa w Polsce z inwestycyjnego i gospodarczego czy giełdowego punktu widzenia w sumie nie ma żadnych większych konsekwencji. W samym wystąpieniu Trumpa nie było żadnych konkretów, żadnych jasnych deklaracji, poza w sumie tymi, że będzie dalej rozwijana działka alternatywnej energii, że Polska powinna być mniej uzależniona energetycznie od swoich sąsiadów, no i chyba, że będzie też sporo nacisku na innowacje i wydatki zbrojeniowe. Nie jest to jednak żaden z elementów, który byłby nowy, a co ważniejsze, żaden z tych elementów nie ma faktycznej kwoty, która by za tym wszystkim szła, czyli ani konkretnej wielkości wydatków, ani jakiejkolwiek pomocy ze strony Stanów Zjednoczonych czy ich budżetu. Zasadniczo można powiedzieć, że nic się z tego punktu widzenia nie zmieniło, co najwyżej my w Polsce mogliśmy się poczuć trochę lepiej i dowartościowani przez prezydenta Trumpa. Chcąc doszukać się gospodarczych plusów w wystąpieniu Trumpa, można by co najwyżej zwrócić uwagę na dość długi wykład historyczny i znajomość historii Polski u prezydenta Trumpa, co wprost może u niektórych inwestorów zagranicznych skłonić ich do zainteresowania się czy to historią, czy gospodarką bezpośrednio Polski, no a stąd już tylko krok do jakiejś inwestycji, do zobaczenia szans i perspektyw wzrostu gospodarczego, którym Polska akurat w pierwszym półroczu 2017 roku może się śmiało chwalić. Więc ten element mógłby teoretycznie pomóc polskiemu złotemu zwiększyć w Polsce inwestycje, ale trzeba pamiętać, że od deklaracji do czynów i do wydatków jest czasem dość długa droga.